Wiesz, jaki jest wynik? Nie. Jak głupa grasz, że nie wiesz. Nie, nie wiem. Cztery. Czy cztery, nie? Cztery jajo. Cztery jajo. Wszystkiego najlepszego. Też tobie życzę. Się moi drodzy, witam w kolejnym odcinku, w którym będzie pięć jajo. Śmiechy, chichy. Zobaczymy. Licytacja. Część piąta. Aktualny wynik 4-0. Zobaczymy, co dzisiaj przygotował tu nasz wielki zwierzchnik sił zbrojnych, Maciej P. z domu P. Zaczynamy. No zacznijmy to! No nie traćmy czasu. Dobra, jest dużo kategorii, więc zaczynamy od pierwszej. Firmy kurierskie. Firmy kurierskie. Jakie są firmy kurierskie na całym świecie? Nazwy firm kurierskich. Si? Na całym świecie. No z cztery. No właśnie, bo ja też tak cztery. Pięć. Pięć firm kurierskich. Pięć. Sześć. Ale nie mówimy o jakichś stronach, które są pośrednikami, nie? Nie. Epaka na przykład? Albo furgonetka? Nie. Gdybym ja miał sześć, to bym wymienił sześć, ale nie wymienię siedmiu, bo przed chwilą jak wy sobie rozmawialiście, wymieniłem wszystkie. Poddaję się. Powinieneś więcej ryzykować. Tak? Ja też czytam komentarze i ostatnio do mnie dzwonił znajomy, którego pozdrawiam, mówi: ty stary, że ty kategorię ryb odpuściłeś. No. Ale, bo moi drodzy, w tej grze chodzi o to, że trzeba kalkulować ryzyko i jeżeli ja wiem, że przeciwnik jest akurat w naszym przypadku zawsze w lepszej formie, no dobra, będę bardziej ryzykował. Trzeba taktykę zmieniać. Czyli ja mówię sześć firm kurierskich? Czekaj. Sześć firm kurierskich. Masz stoper? No. Trzymajcie kciuki. Czas. No dobrze, niech trzymają, dobrze powiedziałem. Ja ci ten. DHL, DPD, Pocztex, InPost, FedEx, TNT. No. Jest. DC. Chodzi ci AC/DC, TNT. Ale nie wiem, czy to nadal istnieje. Ja bym jeszcze jedno wymienił. Może nie istnieć, mówicie? No to jeszcze jedna firma kurierska. Na przykład UPS. Brawo. Świetnie się zaczyna. Jezu, jak ja uwielbiam tą serię, musimy to skończyć. To ile tak, do ilu tak dojdziemy? 100 do zera? Zobaczcie, że nada wielka. A czytałem komentarze. Ja jestem lepszy, ja mógłbym tu usiąść. No, dzwaniaczki, kurna, wy tak myślicie. Następna kategoria, czyli drzewa iglaste. Kurde, to nie moje. Pięć. Pięć drzew iglastych. Nie, no to sześć, jeszcze tyle co wiem, ale dalej. Mało jest, ogólnie tak. Jak ja kurna nie lubię tego poziomu. No bo ty od razu wyskakujesz z wielką liczbą. No jest zaś dwa, to byśmy się tak licytowali. Trzy, cztery, pięć. A sześć, siedem, osiem to już później się robi ciężko. No bo... Zaczynaj od dziewięciu. Nie, no to ja odpuściłbym. Ten mnie uczy jak licytować. Kurna. Moi drodzy. No. Miałem ryzykować. Odpuszczasz? Odpuszczam. Oj kurde, niedobrze. No. A nie 7? 6, bo 7 mógł dać Łukasz, ale nie dał. No. Dobra, okej, czekaj. Czas, start. Kurde. Świerk, modrzew, sosna. Idzie dobrze. Jest okej. Nie, bo też czytałem komentarze, że przeszkadzam, przepraszam. A u mnie coś było, że ja przeszkadzam? Nie, to dobrze idzie, dobrze. Juka. Chociaż to sprawdź. Juka? Nie wiem. Czekaj, bo straciłem w ogóle ten. Juka dom. To kwiat. Juka. Widzę, że dobrze, masz rękę do nośnika. To jest właśnie ten moment, kiedy... Nie, poczekaj, bo kurde, wyszedłem z tego. Cztery. Trzy. Już koniec czasu mam? Dwa. Jeden. Bang! Dobrze chłopaki robią. Ale ten... Po zero. Po zero jest, no. Po zero. No, dobrze liczysz. Ale... Ale straciłem ten! Wenę straciłem. Straciłem całkowicie po tym. Zaćmienie? No. To dobrze. A jakie powiedziałeś? Świerk, modrzew, sosna. A dlaczego nie powiedziałeś? Jodła. Jodła. Ja nie wiem, ja to w ogóle... Nie, no kurde. No wiesz, ja myślałem, że ty bardziej pójdziesz w kategorię na przykład, nie, modrzew syberyjski. No ale nie, no to nie można tak. No właśnie. No to bez sensu, nie, no proszę. To dlatego mówię, jak ty... w samych choinkach mogłeś. Jakie są to? No właśnie. Tak? No ale jodłaka. Nie, no tak nie można. Ale no nie, no jest jodła. To jest odmiana jodły. Dobrze. Czyli mamy po zero. To zero. Jest zero. Jest szansa na szympansa. Jezu, jak czyli można ten odcinek od nowa zacząć. Tak. Bo... Cześć wszystkim. Okej. Okay. Bardzo fajna kategoria. No. Specjalizacje lekarskie. Ten to jest hipochondryk, on wymieni ich dużo. Cztery. Które, do których chodzi? Psychiatra? Nie no, to pięć dam.
6. 7 wymienię. No tego jest dużo. Bardziej 8. Czas. Ja zaraz zastopuję, bo ty mnie chcesz podpuścić na więcej, a zaraz zobaczysz, bo ja już później dalej nie będę mówił. On specjalnie to robi. On chce, żebym ja tak najwięcej wywalił. 8 specjalizacji lekarskich. No ja nie dam 9. Ja wiem, że jest dużo, ale to kisiel w głowie. Ale będziesz wymieniał takie dziwne... Wymieńcie sobie teraz, moi drodzy, zatrzymajcie film, wymieńcie 8 w tym momencie. Zobaczymy, czy dacie radę. Ci wszyscy, co piszą, że to jest łatwe. Czyli co? 8. 8 specjalizacji lekarskich? Oprócz psychologa, bo był. Oprócz psychologa. Ja powiedziałem psychiatra, jak już coś. No to psychiatra też odpada. No dobra, no to no dawaj. No liczymy. Start. Anestezjolog, kardiolog, endokrynolog, dermatolog, lekarz rodzinny, lekarz chorób... Nie, z rodzinnym nie przesadzaj. No dobra, no to lekarz chorób wewnętrznych, internista, stomatolog, no i tam można dalej jechać. Ale chcecie? No ale ten internista to jest... No to jest specjalizacja. Chirurg, neurolog. No trzeba tego od razu! Po co te kłótnie? Tak. Ale trudna to była kategoria? Nie była. Dla ciebie nie? Nie, kompletnie. Ja w ogóle uwielbiam ten temat. Dobra. Dymit idzie do lekarza i uczy lekarza jak robana. Reumatolog. 1-0. Tak? Dobrze liczę? Teraz dobrze liczysz, Maciej. Tak, 1-0. No to lecimy, przeskoczymy trochę, bo jest fajna kategoria. Marki piw. No, ale no... A nie mówię kampania żywca. No. Chodzi to, co jest na nalepce. No. To, co jest na nalepce. Tak. Czyli piwa. Żywiec biały i żywiec. Nie, żywiec. No to już bez przesady. No bo wiecie, IPA, no to nie. Marka taka, która jest na nalepce. Aha. 8. 8 piw. Ohoho. No nie, no 9. Piwo to moje paliwo, panie kolego. 9. Ile na to można więcej poświrować? Ja myślę, że 10 pójdę. 10? Pójdziesz w tango? Znaczy w tango. No ja piw nie piję, ale coś tam się znam. 11. To jest jedno piwo na 3 sekundy. 3,5. No, ale wymienisz 5, to tak z miejsca. No 5 z miejsca, ale przy 7, 8, 9 będzie problem. No to co? Odpuszczam. Tak? Tak. Tyskie, Warka, Żywiec, Carlsberg, Heineken, Piast, Stern, Komes, Miłosław, Żubr, Tatra i dziękuję. Jeszcze tego Harnasia mówiłem. No, tak, tak. Mówiłem, to było do zrobienia. Ale co chciałem powiedzieć? Mocne. Ja mam w głowie coś takiego, że ten próg 12-13 to już jest taki... To już jest... No bo wiesz, więcej na sekundę musisz wymienić. To już jest ciężkie. Ile ty masz? 2 punkty już? Da, no. I cały czas wszystko na siebie bierzesz. Wszystko na siebie. Jak kurde w 1 z 10. Na siebie. Na siebie. A jeszcze raz na siebie. No. A wiecie, jak jeszcze możemy zagrać taki, jak to będzie 5. odcinek? A mówisz tak, jakby nas tutaj 10 siedziało. Ja tylko... Ale wiesz, jak moglibyśmy ale jeszcze nie. zagrać? Chodzi mi o to, że na przykład tyle, za ile wylicytujesz, na przykład 5, to 5 punktów dostajesz. O, ciekawe. Super formuła. Taka bardziej ryzykowna, nie? Jak wypowiesz 11, to możesz kurna... 11 stracić. Stracić. No, fajnie. Bardzo mi się to podoba. Ale tu ja nie wiem, czy ja ogarnę zliczenie. Nie, na pewno nie. No. Każdy sobie sam będzie liczył, albo przeciwnik. O, ryba, to mi się podoba, każdy będzie sobie liczył. To ja sobie dobrze policzę. Nie, rywalowi będzie liczył. No to z drugiej strony, idziemy dalej. Przejdźmy teraz do potraw, gdzie głównym składnikiem jest ziemniak. 7. Ile? Ja przed komputerem jak wymyśliłem, to nie wymyśliłem 3. Nie no, 7 to jest bardzo dużo. Że no nie mówimy z schabowy ziemniakami chyba, nie? Nie, no jak? Mogę 1 powiedzieć. No nie, no to 7 to możesz wymienić. Ja pierdylnąłem, tak? No bo 7 to jest dużo. Ja mam takie 5 w głowie. Placki ziemniaczane. Poczekaj. Start. Placki ziemniaczane, kluski śląskie, pierogi ruskie. Tak zwana kartoflanka, ziemniaczanka, to się je. U mnie, ty mi to zaliczysz, ziemniak... Ale kartoflanka to jest zupa. No to zupa. Kartoflanka, dzięki. Tak. Kluski z serem białym, ty mi to zaliczysz. Wiesz, które? Tak. Nie. I leniwe. Jest jedno. I poczekaj, sałatka jarzynowa. Tam jest ziemniaka dużo. Głównym. No jest główny. Z mojego domu to danie, co się piecze w piekarniku. No, zapiekanka ziemniaczana. No. Tam się daje boczek jeszcze. Kartoflak. Frytki. A frytki, no. Ale pierwsze co, sałatka jarzynowa też. Okay. Sałatka jarzynowa. Ale co też, jak powiedział to drugie, bo to było... Bo myślę, że...
co drugie, bo to mnie zaciekawiło. Kluski śląskie. A, kluski śląskie. No to nie, no to nie, tak, tak, nie, tak. No nie, ja nie mówię, że nie, tylko. Ale to trzeba. Nie pamiętam. Wiesz, tak. A kartoflak, o to mi chodziło. No to nie wiem, co to jest. No takie placki ziemniaczane, tylko to że jest takie taka lasagna. Lasagna z ziemniaków. Lasagna. Tak. No. I to się z mlekiem w ogóle zimno zjedzę. Ale w ogóle polecam wam danie, jeżeli waszą kuchnią było, przynajmniej tak u mnie w Wielkopolsce, to były właśnie te, jak to nazwać? No to się biały. Mówi, to się mówi na to kluski. Szare kluski. Szare kluski. Dobra, następna. Miejscowości obok Wrocławia. Miejscowości obok Wrocławia. Co mówimy obok? No, czyli tak jak... Kilometr. Nie, 10. No. Ale to mówimy o promieniu jakim? Do 50 km. Do 50 km. No to 11. O, nie, no to 12. Dobrze. 12. 13. 14. O, czy kurde, a jest tyle? No pewnie, do 50 km. Ale kilometrów. Wioski też. Wioski no, oczywiście. No, wiadomo, miejscowości, tak. Nie powiedziałeś miasta, miejscowości. 15. 15? Przecież to wszystkie wiochy obok wymieniłem. No tak, no. Słucham? No tak, no, ty, promieniu 50. Tak, pytanie, czy się wyrobisz? 15. 15, czas. Wsi, miejscowości obok Wrocławia. No, Kiełczów, Kiełczówek, Mirków, Smolec, Wilczyce, Długołęka, Oleśnica, Ramiszów, Sadków, Smolec. Smolec był. Dobrze. Trzebnica, no, Wojnów, Maślice. Wojnów to nie jest... To są dzielnice Wrocławia. Maślice też to jest dzielnica? Tak. Ta, Wola Piotrowska. Nie, Lipa Piotrowska. Tak. Ale nie czekaj, zdążyłeś. Ja to wiem, czy kojarzę tą Lipę Piotrowską. To jest tu. To jest właśnie to, czego ja się boję najbardziej. Maślice to jest, to nie jest wiocha? Nie, na Maślice to nie jest. Nie, to jest dzielnica. No, ale byłeś blisko. Kurna! A to jest ciulowe uczucie, nie? Ale to dużo, 15 jest dużo. Sam wybrał. No, sam wybrał i tym sposobem mamy wynik. Jeden. No bo zabrało mi kapeńkę. Niedużo. No, ile? Z dwa albo trzy, tak? Cztery według mnie. Trzy mi się odejmują. Też wydaje, że trzy. Ale to jest tak, wiesz. Bo to... Ale tego nie policzyłem. Zwierzęta zamieszkujące w Polsce. 13. 14. 15. 16. 17. Zaraz masz 60. Ja pierdyle, jakie to jest teraz dziwne. 16? No. Dużo. Nie, ale fajnie mi się bawi. 16. Mieszkające w Polsce. No, w Polsce. 17. 17. 18. Pierdolę. 18 to już jest dobre. Dobre, nie? No. Już widzę te komentarze. Wow. Super Dymit, podoba mi się jak Dymit jest ryzykowny. Ale ten Łukasz mógłby bardziej ryzykować. Czas. Start. Jeleń, świnia, żubr. Orzeł, kawka, wrona, kruk, bocian, pies, kot, kaczka, krowa, boże, krowa, krowa, była krowa? Dobra, indyk, kura. Była kura. Nie, nie było kury na pewno. Indyk, kura. Później mamy jeleń, łoś. Dobra, łoś. Łoś, sowa. Wróbel, gil, zimorodek. Ta jeszcze jedno i zaliczam. Co w tej głowie? Gil, zimorodek i dalej mamy gołąb. No ledwo co, 10 sekund. No ledwo co, nie? No, ja tak już słyszę, że jakie to były zwierzęta dziwne. No. Gil, jeleń, świnia, pies. Dziwne, że w ogóle w ryby nie wszedłeś. No nie, bo właśnie myślałem, że ryby można? Bo myślałem, że... Wszystko. Aha. 2-1. Jak ci się gra? Dobrze, ale teraz czułem, kurna, że tak... Ale zazdroszczę ci teraz tego, że się rozruszałeś. Dobra, ja biorę teraz na siebie. No tak, bierzesz na siebie, no to teraz narzędzie budowane. No, z... miny macie? 12. To jest bardzo dużo narzędzi. 12. No ja nie mówię, że nie jest, tylko 12 narzędzi. No 13. Z narzędzia budowane, to co się używa? No kurde... No. Od młota po... Po dupę. Ile? 12? Ja 12. 13, no. To już trzeba pomyśleć, to nie są zwierzęta. No, narzędzia nie są zwierzętami. Narzędzia nie są zwierzętami, tu już trzeba pomyśleć. No to co? 13, no dobrze, tak? No to daj 13. Narzędzia budowlane. 13, okay. 13 narzędzi. Dobra. Czas, start. Poziomica, lutownica, wiertarka, szlifierka, kątownik, miarka, czyli miarka, packa,
betoniarka, wkrętarka, młotek był? Nie. Młotek, obcążki, szczyp, nie wiem, ta się nazywa, Boże. Śrubokręt, ładowarko, kaparka, koparka. No ale to... No, Boże, kochany, ciężarówka do piachu. Ale mówimy o narzędziach, nie? Dobra, łopata. Okej. Łopata. Ale nie, bo tam jeszcze była jakaś... Też coś mówiłeś, że jakieś... Koparka, ładowarka. Dobra, to nie, jeszcze... Nie, jeszcze... No nie wiem, no... Wyżynarka była? Nie było. Nie, wyżynarki nie było. Czyli teraz wracamy z powrotem na 2-2. Kurde, mam jedną ciężką, to nie da się dać. No, dawaj. Tak, żeby było mało. Kolędy polskie. No dobrze. No. 6. No chcę to usłyszeć! No, Polacy mają chyba najwięcej kolęd. No tak. Ale tytuły prawidłowo, nie że tam... Nie, ten prawidłowy tytuł kolędy polskiej. No, chociaż ten, bo ciężko będzie tytuły. No dobrze, 7. Dobrze, odpuszczam. Start! Lulaj, że Jezu, nie przybierzeli do Betlejem wśród nocnej ciszy, gdy śliczna panna, Bóg się rodzi, cicha noc, i na przykład do stajenki. Pójdźmy wszyscy do stajenki. No to 7. A jak się świątecznie zrobiło miło? No tak, wszystkiego najlepszego. Też tobie życzę. A to najlepsze są te no życzenia. Dobra, no. No, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, pieniędzy. Tak. Żebyś ty zdrowy był, kochanieńki. Bo zdrowie najważniejsze. Tak, bo zdrowie najważniejsze. Czego ci tu życzyć, jak masz wszystko? Zdrowia, szczęścia i słodyczy. To jest najlepsze. Czego ci życzyć, jak masz wszystko? Zdrowia ci życzę. No ale tak, zdrowie to najważniejsze. Dobra. Zgadza się. 3-2 dla Dymitra. Lecimy dalej. Firmy kaw. Firmy kaw. Kawy. Firmy kawy. Kaw. To jak z piwami, identycznie to samo. Z piwami dokładnie. Nie na arabika, nie rób. No. 5. 6. Nie, no bez jaj chyba, to jest 7. Nie, 7 jest dużo tego przecież. Poczekaj, tu mamy to. Nie, bo 8. Trzeba dalej pomyśleć. 8. 8. 8 kaw. Na 9. Nie no, 10 to już będzie hardcore. Nie, pasuje. Pasujesz? Pasuje. Kurde, 9 jest dużo. Jest dużo, no. Ja będę zapisywał, bo tutaj może być... No. Start! Jakobs, Nescafe, Prima, Dalmajer, Lawacca, Chibo. On da radę. Belrom z Lidla, Woseba i Mokka. Z tego nie jestem pewien, czy tak coś jest. Poczekaj. Mokka to chyba rodzaj kawy. No tak, tak. Jura. Jura to jest... Nie! Ale zobacz, czy jest, bo Jura to jest ekspres. Jura to jest ekspres do kawy. Jura. Po pierwsze to jest Jula. Nie, Jura. Jura to jest ekspres. Ale to jest ekspres, nie? Tak. Nie Jura. Jura. Jura, ekspres. I to reklamował Roger. No ale Jura, kurde, jakbym trafił. Ty rzutem na taśmę? Nie wierzę. Blend. Gdzie jest Jura? No tu, Jura, na dole. To jest Costa Rica. Costa Rica! Dobrze, ale się ty! Ale wjechałem! Ty no... powiedział jedno. Tak. Bella. Belrom! No, Belrom. Tak, jest Lidla. 4-2. Ale wiesz co, myślałem, że pojesz? Myślałem, że pójdziesz bardziej na przykład Starbucks, bo też ma kawę. No, w sumie tak. Ostatnie pytanie. No. I to się tak mówi już pod koniec odcinka. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, zasubskrybujcie. Tak. Dobra. I dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do ostatniego pytania. Ostatnie słuchamy cię, pytanie. Macie. I to są znani obcokrajowcy w Polsce. Nie rozumiem. Na przykład... Oli Sadebe. Kurwa, wiecie, jakim jest moja wada, że ja nie mam głowy do imion i nazwisk w ogóle. Ja wszystkie te osoby widzę i wiem, że jak zaczniemy biec trasy, ja nie wymyślę, jak ma na imię Beata Kosidrak. No, wydaje mi się, że Beata Kosidrak. No, też mi się tak wydaje, ale nie jestem pewien. Ale też musiałbym teraz chwilę się zastanowić głębiej nad tym, co powiedziałem. Nie, ja nie wymienię 4 za cholerę, jest to dla mnie za trudne. Ja bym dał 4, bo on powie 5. Powie. Ale ogólnie tak strasznie dziwna kategoria, jak ktoś na to wpadł. Ale to... Nie, ja nie wymienię ci, kurna. No nie dam rady, ja odpuszczam. Sorry, ale no nie dam, gratuluję wygranej. Nie, to już możemy kończyć. Ale... Kończmy już, po co? Czekaj, 3 obcokrajowców? No żeby ludzie się pobawili. To dajmy 3. No ja już się tak pobawiłem. Bardzo.
Trzech obcokrajowców. Nie będę negatywem, dawaj. Conrado Moreno. No już to... Joseph Seleccio. Michel Moron. No ja też nie do tego. A! Nie, w ryneczku Lidla? To nie jest w ryneczku Lidla. Pascal? Pascal. A, ale to Pascal nie był w ryneczku Lidla. Agustin Egurola. O, właśnie. Przecież to Polak. No ale to chodzi o obcowierze, nie stricte pochodzenia polskiego. To jest jedna to... szybka kategoria? No dawaj, na koniec. Zupy. No. 7. 8. No to ja nawalę tych zup. 9. 10. 11. 12 zup. Jaki jest wynik w ogóle tego meczu? 5-2. I będzie 6-2. Ale porażka. Nie wiadomo. Może... Za bardzo się przyjmuję. Za bardzo się przyjmuję. Muszę... Zupoznawcą. No właśnie, nie chciałbym mieć etykiety zupoznawcy. Jem zupę. Jaką? 12 zup? Tak, i nie możesz wymieniać wifonów ani aminów. Nie, no wiadomo, że nie. I co? No działaj. Aha, 12 zup? Czas? Start. Pomidorowa, ogórkowa, krupnik, kapuśniak, minestrone, pieczarkowa, teraz mamy tak, gulaszowa, flaki, kalafiorowa, jarzynowa, dalej gazpacho, fasolowa, grochowa i na przykład, ale na przykład u mnie w domu się jadło, nie wiem jak u was, wiśniowa. Znam tę zupę. Jedliście? No. Nie, u mnie się nie jadło. Jadło wiśniowej? U mnie się jadło. Zupa mleczna. O, też. Rybna. O! A szczawiową się u was jadło? Jadło, tak, oczywiście, z jajkiem. Bardzo dobra. Nie, no dobra. Gratuluję, bardzo ładnie. Jestem z ciebie dumny. Dziękuję, ja z ciebie też. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, no i do następnego odcinka. Świetnie się bawimy, bawcie się razem z nami. Dziękujemy. Cześć, pa. Do zobaczenia, pa.